Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj same dobre wieści, naprawdę. Dzisiaj ten dzień jest fantastyczny, ponieważ jak za chwilę zobaczycie, Antwerp też odczuł promocję na Paryż. A teraz, na samym początku, Skin Manki, strona do wymieniania swoich skinów. Oczywiście, sponsor wczorajszego live'a, który się odbył, za którego bardzo dziękuję za uczestnictwo w nim, bycie i tak dalej. Przechodzimy. Do Steama, jeszcze wiadomo, kod zony tu trzeba wpisać. Proszę, wpiszcie, bo muszę mieć pieniądze na chleb. Dobrze, a więc, w jaki sposób udało się Anwerpowi odczuć promocję na Paryż? W następujący: ów, kapsuły, które w tym momencie widzicie. Pobiły swoje w sumie najwyższe poziomy od kiedy tylko weszła, wszedł Paryż. O, tak, nie że promocja, tylko Paryż. Akurat do tych najwyższych, najwyższych jeszcze leciutko. Naprawdę minimalnie brakuje, bo tutaj, albo nie, żartowałem. Nic nie brakuje, bo to tu było. No, to nic nie brakuje jednak. Także Gites Majonez zostały przebite, tak. O. Jeżeli chodzi o resztę kapsuł, nie wygląda to wcale źle. Gdzie kandydaci, w sumie 2,70, to nie jest taka zła cena. Wcześniej była mocniejsza, ale przez spadki, wiadomo, jeszcze chwilę musi odbić. Wydaje mi się, że to jednak nastąpi. Także ogólnie dostaliśmy podczas wejścia promocji na Paryż bardzo duże obniżki cen. I to odbiło się to na bardzo wielu frontach, głównie kosy i print streamy między innymi na tym ucierpiały. Uwierzcie mi, że zauważyłem to po swoim portfelu i jego spadku, ale w tym momencie wszystko wraca do fajnej pozycji i wydaje się być to całkiem dobrze poukładane. Jeżeli chodzi o Sztokholm, jest tutaj tak jakby trochę informacji pozytywnych i kilka negatywnych względem wczorajszej nocy, znaczy dzisiejszej w sumie, dlatego że. I już to pokazuje. Um, więc. Jeżeli chodzi o Entropic, to poziomy tej naklejki są wyższe niż były wczoraj, co mnie osobiście bardzo cieszy i nawet dobijała ona do 50 zł przez pewien moment. Także ta, tak to wyglądało. Teraz jednak dostaliśmy nieco obniżkę ceny tej oto naklejki, jednak ja dalej trzymam się po pozytywnej stronie, że jednak będzie to... Jest to dopiero początek tego co się z nią będzie działo długoterminowo i się z tego powodu dosyć mocno cieszę. Za to y, na Movistar troszeczkę jest mi smutniej, ponieważ y, jej wystrzały były naprawdę gigantyczne, to trzeba powiedzieć, a teraz y, się to też trochę bardziej wyrównało, ale nie spadło do poziomu początkowego, więc też wygląda to co najmniej bardzo, ale to bardzo ciekawie. Y, dodatkowo, kolejna rzecz to rosnące maus, które w tym momencie widzicie. Proszę bardzo, rośnie ono też od wczoraj w nocy. Następna rzecz to rosnąca Virtus Pro, która naprawdę zapierdziela równo i to bardzo mocno. Też się dosyć cieszę, bo to jest naklejka, której posiadam całkiem sporo. Kupi kupowana była ona przeze mnie na początku wejścia Paryża, tak jak to zresztą mówiłem. Więc tutaj mój uśmiech się rodzi. Trochę Copenhagen Flames w sensie ono tak odbiło, ale chciałbym, żeby było ono dużo droższe, w sensie jakby dla mnie naturalna cena Copenhagen Flames będzie teraz bardziej wynosiła 50 zł, niżeli tyle ile jest, więc jeszcze trochę do nadrobienia ta naklejka akurat ma. W kontekście FURI tylko się cieszyć. Tak samo jak w kontekście naklejki PAIN, bo one są według mnie bardzo dziwne, jeżeli chodzi o tę sytuacje, i ciężko jest o niej cokolwiek mówić. A dodatkowo chciałbym Wam jeszcze pokazać, e, oczywiście, antwerp hologramy, które też mają minimalne zmiany za sobą, ale jedna naklejka zdecydowanie wybija się ponad tłum i doskonale wiecie, która. E, I już to zobaczycie za chwilę. Tutaj. Jest tylko jedna naklejka, która po prostu ma SC. W ogóle czekajcie, chcę, chcę to zobaczyć jeszcze tak z ciekawości, bo nie patrzyłem na Shiro. Okej, okay, no właśnie. Nie wydawało mi się tutaj. Znaczy, tak jakby, nie wiem, to pozycja, że one są w tym miejscu mi tak się jakoś nie skojarzyła. A teraz. Imperial. Dokładnie tak, ponieważ Imperial zrobiło nową, fajną cenę. 79 zł. Tyle kosztowało, po 80 nawet schodziło. Także. Kolejna dobra wiadomość. Zresztą ten niepohamowany wzrost tej naklejki jest według mnie strasznie ciekawy. Już to jest dwukrotność od najwyż... największego dołka. No i co? Obyleciało dalej. Bo ja mam nadzieję, że Imperial czeka Disband. Dlatego jestem w nie wyposażony jak jasny. Ha. Dodatkowo jeszcze Clown 9 podrożało. To też jest ciekawa sytuacja. Do 140 zł. Też wydaje mi się być to całkiem ciekawe. No, także trochę tych informacji rzeczywiście jest. Ten rynek wygląda coraz bardziej obiecująco i mamy nadzieję, że... Znaczy, ogólnie mam nadzieję, że tak będzie dalej, ale w to średnio wierzę trochę. Nie wydaje mi się, żeby to było e, takie proste. My, myślę, że dostaniemy za chwilę jakąś korektę i to dosyć srogą. Ale e, jakby jako, w tym, jako, że w tym momencie ja i tak jestem w stanie obserwacji, gdzie nic nie ruszam, nie tykam i tak dalej, tylko patrzę na to, co się dzieje. To jakby życzyłbym sobie, żeby tak to wyglądało dalej, ale w którą stronę to nie poleci, zupełnie szczerze mnie to nie będzie dotyczyło ani dotykało. Nawet to Imperial może być za 40 zł i szczerze mówiąc, to mało to zmieni ogólnie. To jedynie zmieni na chwilę mój portfel, ale to na chwilę. Więc polecam Wam mieć to samo podejście co ja. Jeżeli ktoś chce, to można w to grać ogólnie, w tę grę, bo ta gra jest dosyć lukratywna, jeżeli chodzi o to, jakie się da na niej pieniądze wyciągnąć przy dobrej grze. Ale wydaje mi się, że jest to trochę przerost emocji nad tym, co się da osiągnąć. Ale to tylko moja opinia, nie? Tutaj akurat dosyć skrajna. No i to na tyle. Trzymajcie się. Hej.